Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Football TV macie cashback do 600 zł. Szczegóły w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Niesamowite spotkanie pomiędzy Paris Saint-Germain a Manchesterem City. Romelu Lukaku ponownie prowokuje Zlatana Ibrahimowicza. Premier League celem numer 1 w kontekście transferu Roberta Lewandowskiego. Jose Mourinho szybko znalazł nowego pracodawcę. Oraz Erling Haaland, który podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zostawcie także kciuka w górę, jeżeli doceniacie moją pracę. Nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszego materiału. Wczoraj mieliśmy okazję oglądać kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Manchester City podjął na własnym stadionie Paris Saint-Germain, które walczyło o odrobienie strat z pierwszego spotkania. Już od samego spotkania mecz nie zaczął się dobrze dla Paryżan. W 11 minucie Mahrez pakował piłkę do siatki Keylora Navasa. Później wydawało się, że PSG gra lepiej, bo przecież wciąż miało szansę na awans. Niestety totalny brak celności sprawił, że Francuzi nie potrafili nawiązać rywalizacji z Manchesterem. I tak oto w 63 minucie ponownie Riyad Mahrez strzelił bramkę po świetnym dograniu Fodena. To było kluczowe w tym spotkaniu. Paryżanie zaczęli nagle grać nerwowo i gubić się przy wyprowadzaniu akcji. Konsekwencją była m.in. czerwona kartka dla Angela Di Marii, który dosłownie swoją głupotą pozbawił swój klub jakichkolwiek szans. Do końca spotkania to zdecydowanie Manchester City przeważał, a PSG było praktycznie niewidoczne na boisku. Francuzi totalnie nie wyglądali jak ten sam zespół, który wygrywał spotkania z FC Barceloną czy Bayernem Monachium. Czego im brakowało? Być może Kylian Mbappé, który strzelał w tych meczach. W komentarzach koniecznie napiszcie, jak wy oceniacie wczorajsze spotkanie. Nieraz w piłce nożnej dochodziło do sytuacji, w których piłkarze, którzy grali w tym samym klubie z dobrych kolegów, czy nawet przyjaciół, stali się wrogami. Dobrym przykładem jest Maxi Lopez oraz Mauro Icardi, którzy przyjaźnili się, dopóki aktualny piłkarz PSG nie zdradził go z jego partnerką. Z mniej karygodnych sytuacji takim przykładem jest dość świeży konflikt na linii Zlatan Ibrahimović - Romelu Lukaku. Obaj piłkarze grali razem w Manchesterze United i mieli dobry kontakt. Do stycznia tego roku. W derbach Milanu doszło do spięcia między dwoma napastnikami, którzy zaczęli w siebie rzucać obelgami. Po tym wydarzeniu Lukaku zaczął regularnie prowokować Zlatana, od którego miał się zacząć cały konflikt. Po raz pierwszy do takiej zaczepki doszło w lutym, po tym jak Inter wygrał w derbach z Milanem 4-2. Lukaku na swoich social mediach umieścił taki oto wpis. W mieście jest nowy król. Teraz Belg zrobił to po raz drugi. Po tym jak Inter Mediolan oficjalnie został mistrzem Włoch, przerywając 9-letnią dominację Juventusu. Lukaku na Twitterze ponownie wbił szpilkę Szwedowi. Prawdziwy Bóg ukoronował króla. Teraz się pokłoń. Król Mediolanu. AC Milan przez pół roku był liderem Serie A. W rundzie jesiennej widocznie spadł z formy i obecnie 4 kolejki przed końcem sezonu zajmują 4. miejsce i prawdopodobnie do końca będą walczyć o Ligę Mistrzów. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Gra jest darmowa i nie trzeba mieć ukończonego 18 roku życia, aby sobie po prostu w nią pograć. Typujemy tam mecze i świetnie się bawimy. Dla osób, które najlepiej będą typować, są przewidziane nagrody. Osoba, która będzie na pierwszym miejscu, zgarnia koszulkę swojej ulubionej drużyny, którą sama sobie wybierze. Do 4. miejsca aplikacja daje również książki od Labotigi, takie jak tutaj. Jak dołączyć? Już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Robert Lewandowski to piłkarz, który w roku 2020 był na świecznikach prawie całego świata. Polak dokonał wręcz niemożliwego, zdobywając potrójną koronę oraz wygrywając nagrodę Króla Strzelców niemal w każdych rozgrywkach, w których występował. Ten rok pod względem indywidualnym jest równie dobry, choć jeśli chodzi o ogół, to nie ma co go porównywać z zeszłym rokiem. W tym bowiem Bayern już w styczniu odpadł z Pucharu Niemiec, a w kwietniu z Ligi Mistrzów. Kontrakt lewego jest ważny do połowy 2023 roku i patrząc na hardość zarządu Bawarczyków, mało prawdopodobny wydaje się transfer Polaka przed zakończeniem umowy. Według jednak Bild Sport szanse Roberta na wcześniejsze opuszczenie Niemiec coraz bardziej rosną. Jak się okazuje, Pini Zahavi dostał zlecenie rozmowy z klubami z Premier League. Bowiem właśnie na Wyspach chciałby się spróbować nasz kapitan. Ale pytanie, co ze wspomnianym zarządem? Owszem, szanse, że go sprzedadzą w najbliższym oknie transferowym
rynkowym są znikome. Natomiast do transferu miałoby dojść latem 2022 roku. Od ukończenia kontraktu Polaka z Bayernem będzie dzielił jedynie rok, dlatego Rummenigge będzie miał ostatnią szansę, aby zarobić na Lewandowskim dobre pieniądze. W ostatnim tygodniu sporo mówiło się na temat zainteresowania Chelsea, która byłaby zainteresowana 32-latkiem w przypadku nieudanego sprowadzenia Erlinga Haalanda. Z nieoficjalnych źródeł zainteresowanie ma również wykazywać Manchester United oraz Manchester City. Piszcie w komentarzach, w jakim klubie najlepiej by się odnalazł polski napastnik. W kwietniu Tottenham podjął bardzo istotną decyzję i rozwiązali oni kontrakt z José Mourinho, który trenował klub od 20 listopada 2019 roku do 19 kwietnia tego roku. Podobno Portugalczyk za przedwczesne rozwiązanie umowy mógł zainkasować nawet 40 milionów euro odszkodowania. Jak się okazuje, Mourinho nie musiał długo szukać nowego pracodawcy, ponieważ już od przyszłego sezonu oficjalnie będzie prowadził AS Romę. Rzymianie w tym sezonie zajmują dopiero 7 miejsce, co jest poniżej oczekiwań zarządu i kibiców. Ich obecny szkoleniowiec Paulo Fonseca objął Romę w lipcu 2019 roku i przez niespełna 2 lata zdołał prowadzić stołeczny klub w 96 meczach, 50 razy wygrywając i 27 razy przegrywając. Na ostatnie 5 kolejek Rzymianie przegrali 3-krotnie, zaliczając tylko jedno zwycięstwo. Plusem jest to, że udało im się awansować do półfinału Ligi Europy, ale już po pierwszym meczu z Manchesterem United przegrali na Old Trafford 6-2. Dlatego ich szanse na awans do finału są bardzo małe. Mourinho ma ponownie zaprowadzić Romę do top 4 Serie A, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów. Nie znamy szczegółów jego kontraktu, ale prawdopodobnie na dniach je poznamy. José w ostatnich latach jest cieniem samego siebie. Jego przygody kończą się wczesnym zwolnieniem, a to na pewno nie ma dobrego wpływu na jego renomę. Ostatni raz Portugalczyk prowadził włoski zespół w latach 2008-2010, a był nim Inter Mediolan, z którym charyzmatyczny trener zdołał zdobyć 2 mistrzostwa Włoch, Puchar Włoch, Super Puchar Kraju oraz oczywiście Ligę Mistrzów. Śmiem wątpić, aby powtórzył to z Romą, ale miejmy nadzieję, że wypełni postawione mu cele, ponieważ w innym wypadku jego kariera trenerska będzie poważnie zagrożona. W komentarzach koniecznie napiszcie, czy według Was Mourinho sprawdzi się w nowym zespole. Czas nieubłaganie płynie i co za tym idzie, jesteśmy coraz bliżej Mistrzostw Europy oraz okna transferowego. Może być to bardzo ciekawe okienko, ponieważ już się słyszy o dużych ruchach związanych z Cristiano Ronaldo, Leo Messim czy Erlingiem Haalandem. My dzisiaj skupimy się na Norwegu, który od miesięcy jest łączony z największymi gigantami z Europy. Jego nazwiskiem interesuje się Real Madryt, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City, a według niektórych źródeł nawet Bayern Monachium. Nie ma co się dziwić, jeśli uświadomimy sobie, że napastnik w lipcu skończy dopiero 21 lat, a jego liczby powalają na kolana. Jedynie w tym sezonie Erling zdobył 25 goli w Bundeslidze i 10 w Lidze Mistrzów, rozgrywając łącznie 34 spotkania. Nie trudno więc wyliczyć, że zdobywa on średnio 1 bramkę na mecz. Każdy jednak zainteresowany klub musi liczyć się z wydatkiem, ponieważ Borussia Dortmund nie zamierza go sprzedać za mniej niż 150 milionów euro. Ale jak się teraz okazuje, nikt nie będzie musiał wydawać takich pieniędzy. Spytacie, jak to możliwe? Haaland ostatnio przyznał, że jest gotów zostać na Signal Iduna Park jeszcze przez jeden sezon pod jednym warunkiem. Borussia musi awansować w tym sezonie do Ligi Mistrzów. Jeśli im się to nie uda, Norweg odejdzie, a przynajmniej taki ma plan. Zatrzymanie piłkarza przez klub wydaje się mało sensowne, ponieważ już latem 2022 roku Erlinga będzie obejmowała klauzula wykupu w wysokości 75 milionów euro. Dlatego też Borussia może stracić nawet 100 milionów na transferze 20-latka. Piszcie w komentarzach, czy Haaland powinien odejść z klubu tego okienka, a jeśli tak, to gdzie? W dzisiejszym materiale to było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie także kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!